Dzień dobry wszystkim Państwu. Przed rozpoczęciem sesji zapraszam wszystkich do tego wspólnej modlitwy. Boże, Boże, Panie Narodu, z ręki karności Twojej zdasz nas nie wypuszczać, za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, nawet przynosiła imię Twemu, a Syn z Tego roku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość, która się w Najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swojej pożytku zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Otwieram zwyczajną 34. w tej kadencji sesję Rady Gminy Ławrze Niżne. Witam wszystkich Państwa radnych, panów sołtysów, wójta naszej gminy pana Jakuba Jamroza, skarbnika gminy pana Jacka Jeremiaka, sekretarz gminy panią Joannę Słowik, panią adwokat Grażynę Filas. Zgodnie ze sporządzoną listą obecności w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni Dariusz Kopaczka oraz Zofia Bandyk usprawiedliwili swoją nieobecność. W związku z tym Rada może podejmować prawomocne decyzje. Wszyscy radni wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję i planowanym porządkiem obrad otrzymali materiały z opracowaniami do poszczególnych punktów obrad. W przekazanym Państwu zaproszeniu, w proponowanym porządku obrad, jak Państwo na pewno zauważyli, brak jest punktu w zasadzie stałego, to jest przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy, w tym wypadku z 33. sesji. Jako przewodniczący Rady zwracam się... do Wysokiej Rady z prośbą, aby przyjąć dzisiejszy porządek obrad bez tego punktu. Jego brak wynika z tego, że pracownik Biura Rady, obecna tu pani Natalia, odpowiedzialna za jego napisanie, w okresie od ostatniej sesji, odbytej w dniu 10 listopada, obciążona była wieloma obowiązkami, które wyjątkowo skumulowały się w tym okresie. Wśród nich wymienię pisanie protokołu z 3 posiedzeń Komisji Stałych Rady odbytych w dniu 6, 7, 8 listopada, udział 16 listopada w objeździe dróg polowych przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz napisanie protokołu z tej formy, można powiedzieć, posiedzenia tej komisji. Uczestnictwo 20 listopada w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przeprowadzającej kontrolę OPS-u, a następnie napisanie protokołu z tego posiedzenia, gromadzenie dokumentacji, pisanie zaproszeń na kolejne posiedzenia komisji, dzisiejszą sesję, uczestnictwo w posiedzeniach komisji w dniach 23 i 24 listopada. A więc widząc tą kumulację po konsultacji z panią Natalią, postanowiłem wyjątkowo zwolnić ją z napisania tego protokołu na dzisiejszą sesję i zwrócić się do Wysokiej Rady, aby przyjęła porządek dzisiejszych obrad bez tego punktu. Jednocześnie proponuję jego przyjęcie na kolejnej sesji, która planowana jest już za około 2 tygodnie. Ponadto dwa projekty uchwał. Pierwszy w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Drugi w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uzupełniono o paragrafy 5. Poprawiane projekty uchwał rozdano przed posiedzeniami poszczególnych komisji, z wyjątkiem Komisji Edukacji, na której posiedzeniu dokonano bezpośrednio właściwego uzupełnienia. Do porządku sesji w punkcie 9. została wprowadzona jedna autopoprawka w formie projektu uchwały o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Ławrze Niżne porozumienia z gminami Nowy Targ Miasta, Nowy Targ Czosztyn, Brzesko, Alwerynia, Babice, Krzanów, Libiąż oraz Trzebienia w sprawie wspólnego przygotowania złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Nowy Targ Miasta, Nowy Targ Czosztyn, Ławrze Niżne, Brzesko, Alwerynia, Babice, Krzanów, Libiąż oraz Trzebinia.
Porządek posiedzenia z uwzględnieniem tej autopoprawki otrzymały wszystkie komisje Rady przed ostatnimi posiedzeniami, podczas których jej treść została także omówiona. Przejdziemy zatem do głosowania przyjęcia tej autopoprawki do porządku obrad. Słucham? Do porządku obrad. Do porządku obrad. Czy można dać głos tej... Bardzo proszę. Ale tylko przyjęcie tej poprawki może zrobimy. Co i za chwileczkę. Czy autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki, o której przed chwileczką wspominałem? Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Teraz Panie Radny, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałbym zaproponować wyjęcie z porządku obrad punktu 5. Dokładnie dotyczy to prawa wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Może krótkie uzasadnienie, dlaczego? Otóż wydaje się, szanowni Państwo, że znaczy wydaje się, na pewno jest to uchwała około budżetu, na związku z powyższym powinna być przyjmowana przed uchwaleniem budżetu, ale na dzisiejszej sesji nie uchwalamy budżetu, w związku z tym oczywiście nic się nie stanie, jak przesuniemy dany sobie czas, ten miesiąc czasu jeszcze, żeby dokładnie, że tak powiem, przeanalizować, a zwłaszcza zakład komunalny, żeby nam przygotował różne warianty tej podwyżki. Jest to podwyżka zaproponowana liniowo, 2 zł od osoby. Nie wiem, czy pamiętacie, 2 lata temu w zeszłym roku zastanawialiśmy się nad ulgami, na przykład prorodzinnymi. No w tej chwili, że tak powiem, to wszystko jest, że tak powiem, niezłe na światło dzienne, w związku z tym, że myślę, że ten czas powinniśmy się dać na to, żeby zastanowić się nad różnymi wariantami podwyżki. Wiemy również wszyscy, że jak chodzi o przetarg, no przetarg pożyczki nam był dosyć wysoki, w związku z powyższym dopłaty gminy, gdyby została na tym poziomie, no byłyby dosyć duże, a myślę, że powinniśmy na spokojnie przeanalizować jeszcze tą sytuację. Dziękuję. Dziękuję. Pan wójt w tej sprawie? Szanowni Państwo, odpowiadając na wniosek pana radnego, muszę powiedzieć jedną rzecz. To, że my podejmujemy uchwałę, wiąże się z tym też konieczność złożenia deklaracji przez mieszkańców i przez podmioty komercyjne, w związku z czym, żeby ruszyć od nowego roku, my musimy mieć jeszcze czas na to, żeby trafić do mieszkańców, którzy w jakiś sposób powinni nam poskładać deklarację, bo niestety tak system jest skonstruowany, więc no, ja bym jednak prosił o to, żeby nie ściągać tego z porządku obrad, tylko procedować na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w sprawie tego wniosku jeszcze? Radny Jan Sztagiel. Ja uważam, że 33%, 33,3% jest bardzo wysoką podwyżką i uważam wniosek tu pana kolegi Frelicha za zasadny. Żebyśmy tego pochopnie nie podejmowali. Uważam, że przeanalizować wszystkie za i przeciw, szukać gdzieś indziej oszczędności, a nie na mieszkańcach. Pan wójt jeszcze raz. Szanowni Państwo, proponowane podwyżki nie wynikają z chęci oszczędności, tylko wynikają z konieczności sfinansowania systemu. Ja przygotowałem takie dokumenty, które miałem przy tym punkcie przedstawić Państwu, żebyście Państwo mieli też jakby obraz, skąd te wszystkie dywagacje na temat podwyżki się biorą, ale w takim razie, jeśli mogę, przedstawię to Państwu teraz, ponieważ podwyżka, która jest no, wymuszona ze względu na mechanizm rynkowy, bo tak jak Państwo zauważyliście, kwota otrzymana na przetargu jest znacznie wyższa. Ona wynika z pewnych czynników. Jednym z nich jest to, że odpadów w gminie produkowanych jest znacznie więcej niż dotychczas i to jest mniej więcej wartość około 30% odpadów więcej. Natomiast też firmy, które obsługują gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, część odpadów oddają na składowiska i w marcu tego roku wyszło rozporządzenie Rady
ministrów, prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. I to rozporządzenie nakłada na każdą tonę znacznie wyższe opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów. I nie jest to podwyżka rzędu 30% czy 20%, ale nawet kilkuset procent. I tak, w ślad za tym otrzymaliśmy od Rady Miejskiej w Myślenicach rezolucję proponowaną do przyjęcia, co też Państwu będziemy przedstawiać, bo tak jak rozmawialiśmy na komisjach, że rezolucja w tym temacie powinna być podjęta, bo nie możemy biernie przyglądać się temu, że no powstaje, czy powstała w jakiś sposób sytuacja monopolowa, bo myślę, że to można powiedzieć, i pewne czynniki w tym obszarze również zdeterminują podwyżki. Natomiast bezwzględnie ta zmiana w obszarze rozporządzenia Rady Ministrów związana z opłatami za korzystanie ze środowiska powoduje znaczne zwiększenie tej ceny. I tutaj, Szanowni Państwo, nic nowego niestety nie wymyślimy. I przeczytam rezolucję skierowaną do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej przeciwko drastycznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie apeluje, znaczy Rada Miejska jednocześnie apeluje o ograniczenie podwyżek tych opłat w kolejnych latach, bo podwyżka, która jest przewidziana na ten rok, to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, do jakiej kwoty mają te opłaty środowiskowe urosnąć w kolejnych latach. I tak, Rada Miejska w Myślenicach apeluje do Rady Ministrów posłów i senatorów o obniżenie stawek opłat za korzystanie ze środowiska i ograniczenie znacznych podwyżek tych opłat w kolejnych latach. Podniesienie stawek opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska do kwoty 140 zł za tonę składowanych odpadów, gdzie dzisiaj to jest kilkadziesiąt złotych, do 140 zł za tonę składanych odpadów w roku 2018, następnie do 170 zł w roku 2019 oraz do kwoty 270 zł w roku 2020. Powoduje znaczny wzrost opłat za gospodarowanie odpadów, które gminy zmuszone są przełożyć bezpośrednio na swoich mieszkańców. Biorąc pod uwagę gminę Myślenice, której od kilku lat zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy segregują odpady, które przetwarzane są w nowoczesnym miejskim zakładzie zagospodarowania odpadów otwartym w 2012 roku. Podniesienie opłaty środowiskowej z 24 zł 15 groszy, zauważcie Państwo, z 24 zł 15 groszy do 140 zł tylko w tym roku spowoduje wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z 8,20, tyle płacą w Myślenicach, od osoby w roku bieżącym do 9,90 w roku 2018. Podniesienie opłaty do kwoty 270 zł, czyli tych następnych, spowoduje dalszy wzrost kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. Więc taką rezolucję przyjmuje Rada Miejska w Myślenicach. To nie są jakieś wymysły, to nie są jakieś fanaberie, tylko w tym konkretnym przypadku rozmowa o zwiększeniu opłat z tych zaproponowanych naprawdę jest zasadna, Szanowni Państwo. I niestety nie skończy się to, jeśli się nic nie zmieni w tych opłatach środowiskowych, jeżeli nadal zostanie powstrzymana ta tendencja wzrostowa w kolejnych latach, to na przyszłe lata będzie jeszcze drożej. I trzeba mieć tego świadomość. Dziękuję panu Wójtowi. W takim wypadku odbiorę wniosek, poddaję pod głosowanie radnego Pelina. Kto z Państwa radnych jest za usunięciem z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Kto jest przeciw? Raz, 2, 3, 4. Kto się wstrzymał? 1, 11, 12. Brakuje jednego. 13 musi być. Kto jest przeciw? Jeszcze raz poproszę. Raz, 2, 3, 4.
A ty jesteś piąty. A, bo ja byłem piąty, przepraszam. Zgadza się. A więc, wniosek przeszedł. Stwierdzam, że... Nie wniosek. Proszę? No przeszedł, bo... 7 radnych głosowało za jego zdjęciem z porządku obrad. 5 było przeciw, 1 się wstrzymał. Radny Prylik? Znaczy, powiem ja powiem, że tak, no, myślę, że to, co powiedział Wójt, bardzo ważne jest, ale ten czas mamy właśnie na to, że się o tym, bo przypuszczam, że jeszcze pojawią się w ciągu tego miesiąca różne informacje na ten temat i przeanalizować to na spokojnie, bez, że tak powiem, pośpiechu. Dziękuję. W związku z tym, że wniosek przeszedł, czyli został prowadzony po prostu w związku z wnioskiem z porządku obrad został zdjęty ten punkt. W porządku obrad nastąpi zmiana numeracji porządkowej. Nie trzeba przegłosować porządek obrad bez tego punktu. Bez tego punktu. Trzeba przegłosować porządek obrad bez tego punktu. No dobrze, tylko chciałem o zmianie numeracji powiedzieć. No dobrze. Jeżeli zdejmiemy punkt 5, to powinniśmy zdjąć 6, myślę. Bo tam jest od... Dobrze, w takim wypadku poddaję pod głosowanie. No co się stało? No, chciał pan... No już nie rozumiem, panie radny, jeżeli pan zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad i przeszedł ten wniosek, to co jeszcze? Panie przewodniczący, bo w tym momencie, jeżeli ktoś przeszedł, to czy zasadne jest, pani mecenas, może się wypowie ten 6, bo tam też podwyżki następują. Ale one nie związane są z opłatami indywidualnymi. No nie wiadomo, jak w tym momencie to będzie wyglądało. Bo też się w takim razie trzeba zastanowić, nie? Dokładnie. Przecież kalkulacji mamy uwzględnione wszystkiego. Mi się wydaje, że jest to nas nie. Momencie, proszę pani adwokat się wypowie. Dokładnie. Szanowni radni, Wysoka Rado, tutaj pani mecenas słusznie mi podpowiada. O tym powinienem wiedzieć i wiedziałem, jakoś mi to umknęło w tym momencie, że jednak do zmiany porządku obrad potrzebna jest bezwzględna większość, a tej nie ma, bo bezwzględna większość w przypadku naszej rady to jest 8 osób, nie? Nie. No mamy 15 radnych. Tak, ale obecnych, a obecnych. Ile pan ma za, ile pan ma przeciw? Ile się wstrzymał? Nieobecnych. Za mam 7, 5 jest przeciw, 1 się wstrzymał. No to wystarczy się do statutu popatrzeć. Tak, ja wiem o tym, tylko... Na razie postawcie państwo wniosek tak. Nie głosujcie się porządku. Tak. Dobrze. Więc poddaję pod głosowanie porządek obrad z wnioskiem. Co za zamieszanie tutaj powstaje? Szanowni Państwo, punkt piąty, który chcecie zmienić z porządku obrad, dotyczy podwyżki dla mieszkańców. Punkt szósty nie dotyczy mieszkańców, dotyczy podmiotów innych, nieruchomości niezamieszkałych. Ja tylko jeszcze raz daję Państwu pod rozwagę jedną rzecz, że to nie jest tak, że Państwo przyjmiecie uchwałę i ona zaczyna obowiązywać od natychmiast i wszystko jest w porządku, bo cały system, żeby przetrawić, żeby... żeby ruszyć z nowymi ustaleniami, musimy mieć poskładane deklaracje i tak dalej, i tak dalej. I to się będzie przeciągało i to będzie trwało, więc tutaj ja osobiście uważam, że nie jest zasadnym, żeby zdejmować to z porządku obrad. Jeszcze w kwestii jakby, no nie wiem, pomysłu na inne rozwiązanie, bardzo chętnie posłucham Państwa, jaki jest pomysł na inne rozwiązanie i co nam da przełożenie tego na kolejną sesję. Jeżeli to jest uchwała okołobudżetowa, chcemy rozmawiać o budżecie na rok
2018, to musimy wiedzieć, czy dokładamy pół miliona do śmieci, czy nie dokładamy pół miliona do śmieci. Bo to są duże pieniądze. A za chwileczkę będziemy rozmawiać o budżecie, tak? W związku z czym moim zdaniem bezzasadne jest ściąganie tego z porządku obrad dzisiaj i takie jest. Tak, ale przegłosowaliście wniosek, a teraz nie przegłosowaliście jeszcze porządku obrad. Nie przegłosowaliście zmiany, nie przegłosowaliście nowego porządku obrad. Przegłosowaliście na razie wniosek. Pan radny Maciej Błachta. Szanowni Państwo, następny punkt do przedyskutowania i przegłosowania to jest, są stawki inne, ale te stawki też były brane pod, do kalkulacji jednego i drugiego, także to się bezpośrednio wiąże. To nie można tak, że jedno się nie głosuje, drugie się głosuje. No, kalkulacja była przygotowana w całości. Jeżeli nie tak, to te stawki też powinny być inaczej rozliczane, kalkulowane w następnym punkcie. Czyli zdjąć jedno, drugie, trzecie, czyli praktycznie zdjąć cały dzisiejszy porządek. Moi drodzy, nie zgadzam się ze zdaniem pana radnego, dlatego że kalkulacja, owszem, sumarycznie daje pewien obraz finansowy, natomiast rozdzielone są w kalkulacji przychody i wydatki związane z przedsiębiorcami i tak samo z mieszkańcami. W związku z czym nie jest to bezpośrednio ze sobą powiązane. Jedno i drugie ma wpływ, natomiast jedno bez drugiego może istnieć samodzielnie. Także to... No, i w praktyce również. Czy radna w tym czasie jeszcze chciała zabrać głos? To znaczy ja nawiązując do tego, co powiedziałam też przedtem o tym że w tym punkcie to również są, panie wójcie, bo pan powiedział, że to nie są mieszkańcy. To są mieszkańcy, to są nasi przedsiębiorcy i to też ich dotyczy podwyżka, więc jeżeli będziemy analizować podwyżkę jako taką, te 2 złote, no więc dlaczego nie mamy się zastanowić nad innymi podwyżkami? No jeżeli już ruszamy jeden punkt, to co powiedział pan Maciek, no to zastanówmy się faktycznie, jeżeli mamy ten miesiąc czasu, nad wszystkimi aspektami, nad wszystkimi innymi rzeczami. Moim zdaniem nie mamy tego miesiąca, poza tym ja nie powiedziałem, że przedsiębiorcy to nie są nasi mieszkańcy, jak pani sugeruje, tylko jak państwo wiecie, osobno wszyscy, czy jesteśmy przedsiębiorcami, czy nie jesteśmy przedsiębiorcami, umieszczamy opłatę od śmieci socjalno-bytowych, tak to nazwijmy, i my je nazywamy jako opłaty od mieszkańców i również umieszczane są opłaty od nieruchomości niezamieszkałych, czyli wszystkich innych, nazywamy ich potocznie w mowie przedsiębiorcami. No więc jest to wniosek pani radnej o zdjęcie porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Nie, tak czy nie? Czyli nie głosujemy. Tak, nie padło, głosujemy. Porządek obrad po przyjęciu poprawki radnego Józefa Prewiwa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? W takim kształcie. To znaczy z tym wnioskiem? Bez punktu piątego. Kto jest przeciw? Wstrzymał? 12, 13. Stwierdzam, że porządek obrad 34. zwyczajnej sesji Rady Gminy został przyjęty 9 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się. Punkt 3 naszych obrad to sprawozdania z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Po kolei, jak do tej pory mieliśmy w zwyczaju, przewodniczący komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 20 listopada. W pełnym składzie komisja przeprowadziła kontrolę gospodarowania środkami budżetowymi Ośrodka Pomocy Społecznej Babciach Niżnych i analizę uchwały o opłacie targowej. Drugie posiedzenie odbyło się 24 listopada. W pełnym składzie komisji uczestniczyli wójt gminy pan Jakub Jamrus,
Skarbnik gminy pan Jacek Radziniak, kierownicy wykonują pan Wojciech Majgera wraz z panią Czingą Brodek i Katarzyną Leopalę. Komisja opiniowała 6 projektów uchwał na dzisiejszą sesję, jak również analizowano uchwałę budżetową na 2018 rok. Opinie poszczególnych uchwał przedstawię przy poszczególnych punktach dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego. W okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze objazdowe 6 listopada było poświęcone zapoznaniu komisji ze stanem dróg polnych, ze stanem wykonania, potrzebami oraz planowanymi inwestycjami na drogach polnych na 2018 rok. Objeździe drogi uczestniczył gminy Stan Jakub. Jeden z członków komisji był nieobecny i sprawił swoją nieobecność. W każdej ze wsi oprócz Kacina uczestniczyli sołtysi, którzy przedstawili swoje wykonanie dróg. I tak, sołtys Zławczy Niżny przedstawił komisji wykonanie drogi na Czarną Górę 850 metrów długości, drogę na Hombar około 500 metrów, wykonanie odwodnienia drogi na Bapienie około kilometra oraz na Kopę 800 metrów oraz złożył zapotrzebowanie na większą ilość żwiru potrzebnego do utwardzenia tych dróg. Sołtys Wyżny pochwalił się wykonaniem odwodnienia ze ścieków betonowych z odzysku na Bliźnią Górę o długości 75 metrów, wykonania otwarcia żwiry drogi na Kąty o długości 500 metrów oraz częściowego otwarcia drogi do Grandeusa ilości 80 ton. Ta droga do przekaźnika w dalszej perspektywie powinna być ścieżką rowerową łączącą, wybudowaną obecnie, łączącą Łapsze Niżne z Dusztym. Podobnie jak sołtys Łapsze Niżne złożył zapotrzebowanie na zwiększoną ilość żywiru, by docelowo utwardzić tą drogę do przekaźnika, którą użytkuje emiter. Na szansę sołtys zapoznał komisję pięknie utwardzoną elementów betonowych drogą górzańską o długości 180 metrów. Droga jest bardzo stroma i wykonał tę inwestycję za 12 tysięcy złotych. Pozostało mu jeszcze do wykonania 100 metrów bieżących tej drogi i tą inwestycję budował około 80 ton żwiru. W tym przypadku większość środków przeznaczył na doposażenie OSP swoich środków. Wtedy dbanie sołtys z puli 31 tysięcy, na drugi przeznaczył 13 tysięcy złotych, budował 370 ton żwiru, utwardził drogi pod Lemryk, drodzynę, wykonał 500 metrów odwodnienia do stawku i budował w tą drogę około 60 ton żwiru. Na Fasztynie sołtys przeznaczył 15 tysięcy złotych. Z puli wójta budowano 150 ton żwiru na Sokolą, gdzie dokonano również oczyszczenia rogu na długości 260 metrów. Odwodniono i utwardzono placyk koło kościoła, jak również ulicę Ogrodową. Na Miedzicy Zamku wykonano profilowanie drogi na długości około 1 km pod skałkę za 19 tysięcy złotych. Wykonał również parking z dwoma ławeczkami za 4 tysiące złotych. Miedzicy sołtys przeznaczył na budowę 31 tysięcy, wykonując drogę nad Sajbą za 14 tysięcy złotych. Ułożono tam 100 metrów bieżących ścieków betonowych. Na 600 metrach bieżący wyprofilował, utwardził, budowując nawierzchnię drogi około 140 ton żwiru. Wykonano również 200 metrów bieżącego drogu utwardniającego. Drogę pod Sołtyskę do żydowskiego cmentarza to poważny problem ze względu na budowane tam niezbrojone kręgi betonowe T80. Na drodze tej niezbędne jest wykonanie otworzenia geodezyjnego pasa drogowego, ustalenia właściwej koncepcji lub zaprojektowania drogi uwzględniającej właściwe umiejscowienie cieku wodnego
olbrzymim problemem jest stanowi droga z Zabrotaską ze względu na wielki spadek podróżnych. Proponuje się rozwiązanie, jakie zastosował sołtys z Łapszanki na drodze do Burzańskiej w Łapszance, czyli utwardzenie ciągu jezdnego elementów betonowych. Wsi Kacmin ze względu na ograniczony czas kierowcy busa nie wizytowaliśmy. Drugie posiedzenie Komisja Finansów odbyła wczoraj przy jednym członku nieobecnym, usprawiedliwionym w obecności wójta gminy pana Jakuba Jabroza, sekretarza pani Joanny Słowik, skarbnika pana Jacka Jachymiaka, kierownika ZKM pana Wojciecha Magiery, rezydenta pani Katarzyny UKR, inspektora do spraw zamówień publicznych pani Krystyny Stanek oraz ołtysa wsi pana Antoniego Sorki. Komisja pozytywnie zaopiniowała 7 projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Przeanalizowała ponadto projekt budżetu na 2018 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej naszej gminy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Edukacji. Przewodniczącego, bo zabrakło czasu na objazd w Kacwinie. Czy będzie zwoływana komisja, czy będzie objazd po tej miejscowości? No, jak mi wiadomo, to również pisze chyba sołtysa, prawda? Też nie było. Nie było co do Kacwina. No. Także nie było właściwie, to miałbym zapoznać tego. Także z pewnością byłby, żeby się dowiedział, nie znalazł. Komisja do spraw edukacji społecznej i praworządności w okresie międzysesyjnym obradowała w dniu 23 listopada w niepełnym składzie. Jedna nieobecność usprawiedliwiona. W obecności wójta gminy Łapszaniczne pana Jakuba Jamroza, kierownika ZGKM pana Wojciecha Magiery, pracowników ZGKM pani Katarzyny Neupauer, pani Katarzyny, Kingi Florek oraz skarbnika gminy Łapszaniczne pana Jacka Jachymiaka. Komisja omówiła i zaopiniowała projekty 7 uchwał. Z opiniami zapoznał Szanowną Radę przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych uchwał. Dziękuję. Dziękuję przewodniczącym komisji za przekazane sprawozdania. A wśród nas witam kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pana Wojciecha Magierę wraz z pracownikami panią Kingą Florek oraz panią Katarzyną UPR. Realizując punkt 4 porządku obrad, poproszę teraz pana wójta o przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, zanim jeszcze znam sprawozdanie, pan kierownik z pracownikami pojawił się na sesji, żeby Państwu omówić jeszcze może te tematy, które zdjęliście z porządku obrad, natomiast pojawiły się wątpliwości pana radnego Płachty w obszarze, czy punkt 2, może czy punkt 5 i punkt 6 porządku obrad mają być, czy są jakby nierozdzielne, czy one są ze sobą powiązane bezpośrednio, czy można jeden zdjąć, a drugiego nie zdjąć. A mówimy o podjęciu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. I punkt 6, w zasadzie 6.7.8, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. O punkcie 7.8 w zasadzie nie było mowy, ale one chyba też tego dotyczą. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domków letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne wypoczynkowe. I punkt 8, podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Jakbyście Państwo mogli wyjaśnić nam, czy te punkty mogą samodzielnie występować, czy one są ze sobą połączone. To już udzielam odpowiedzi Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Punkt 5 może być niezależny od kolejnych 3 punktów, czyli punkt 5 może być ściągnięty, natomiast 6, 7 i 8 muszą być podjęte jakby całościowo, żeby one funkcjonowały wspólnie. Dziękuję za wyjaśnienie. Panie Wójcie, sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności wójta gminy Łapszaniczne z okresu międzysesyjnego, to jest od 10 listopada do 27 listopada 2017 roku. Wójtek organ wykonawczy gminy w okresie międzysesyjnym podjął następujące zarządzenia ogólne z zakresu administracji publicznej zarejestrowane w rejestrach WD 051-2017 oraz WUST 21-2017.
zarządzenie W0051-86-2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji pracy szkoły podstawowej imienia błogosławionego Józefa Józefa Stanka w Łapszach Niżnych na rok szkolny 2017-2018. Zarządzenie 87 w tym zbiorze w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji pracy zespołu szkolno-przedszkolnego we Frydwanie na rok szkolny 2017-2018. Zarządzenie 88 w tym zbiorze w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji pracy zespołu pracy oświatowej w Milicy na rok szkolny 2017-2018. Zarządzenie wójta jako kierownika urzędu w zbiorze 121/2017. Zarządzenie 38 w tym zbiorze w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Obszarach Niżnych. Zarządzenie 39 w tym zbiorze w sprawie powołania Komisji Pedagogii i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego za remont budynku Starej Poczty w Nidzicy. Zarządzenie numer 40 w tym zbiorze w sprawie prowadzenia konkursu na wolne stanowisko do spraw informacji i komunikacji społecznej w Zarządzie Gminy w Obszarach Niżnych. Wójt gminy jako organ wykonawczy gminy, kierownik Urzędu Gminy w Obszarach Niżnych wody następujące zarządzenia finansowe. Zarządzenie 44 w zbiorze W0052/2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej gminy w Obszarach Niżnych. Zarządzenie nr 45 w tym zbiorze w sprawie zmian w budżecie gminy w Obszarach Niżnych na 2017 rok. Zmiana dotyczyła aż zmniejszone dochody i wydatki w rozdziale 85502. Paragraf 2010. Świadczenia rodzinne z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania rządowe o kwotę minus 4120 zł z tytułu zmniejszenia liczby złożonych wniosków i zwiększonej liczby odmowionych decyzji na świadczenia alimentacyjne. B. Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 85501. Paragraf 2060. Świadczenia wychowawcze z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania rządowe o kwotę 31684 1052 grosze w związku z weryfikacją potrzebną wypłaty świadczenia rodzinnego 500 plus. C. Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85503 paragraf 2010 Karta Dużej Rodziny z tytułu otrzymania dotacji na zadania rządowe o kwotę 85,76 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z wydawaniem kart. Do powyższego podjęte zostało zarządzenie numer W0052-46-2017 w sprawie zmiany planu finansowego gminy Łapszy Niżne na rok 2017, przepraszam. Zmieniony został plan dla Urzędu Gminy Łapszy Niżne, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminnego, Żłobka, Przystanek Maruszka, Szkoły Podstawowej w Cyprzu, Szkoły Podstawowej w Łapszance, Szkoły Podstawowej w Łapszach Wyżnych, Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych, Zespołu Pracowego Światowej w Mielicy, Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Kacinie, Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Filmanie. Do powyższego podjęte zostało zarządzenie numer W122/2017 wójta jako kierownika jednostki, w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2017. I ogólne sprawozdanie zakresu międzycywilnego. 11 listopada uczestniczyłem w uroczystości 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W dniu 14 listopada uczestniczyłem w spotkaniu w siedzibie LGD, którego przedmiotem był wspólny projekt promocyjny dla trzech gmin. W dniu 15 listopada wspólnie z innymi gminami mającymi udział w Komitecie Rzeszowym przez spółkę i wewnętrznym targu podpisałem akt notarialny związany z młodzieżą, aby na kolejne lata zgodnie uchwała gminy. W dniu 16 listopada uczestniczyłem w objazdowej komisji budżetowej. W dniu 17 listopada przeprowadzone zostały odbiory robót budowlanych w ramach historyczno-kulturowo-przewodniczego szlaku wokół Tarna na odcinku od Duszku na do ulicy Wiśniewskiego w Łapszach Niżnych, wykonywanego przez firmę Euroria oraz odcinka ulicy Wielkiej i ulicy Potok w Łapszach Niżnych, wykonywanego przez firmę Kierna. W dniu 18 listopada uczestniczyłem w jubileuszu zespołu regionalnego Przyzwania. W dniu 20 listopada uczestniczyłem w spotkaniu związanym z propozycją stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Zespole Pracowego Świata w Łapszach Niżnych. W dniu 20 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W dniach od 20 do 22 listopada uczestniczyłem w forum wójtów burmistrzów i prezydentów Małopolski przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terenowej i Administracji w Muszynie. W dniu 22 listopada uczestniczyłem w wizji lokalnej związanej z opracowaniem opinii dotyczącej zmiany ewidencji gruntów w Olsztynie. W dniu 23 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Praworządności. W dniu 23 listopada spotkałem się z dyrektorem Centrum Edukacji Soków w Nowym Sączu w sprawie projektu promującego spisz.
W dniu 24 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w dniu 27 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansowej, w dniu 27 listopada również przyjmowaliśmy delegację międzynarodową przebywającą na terenie naszej gminy w ramach projektu Erasmus realizowanego przez Szkołę w Lidzice. W dniu 28 listopada spotkałem się z dyrektorem szkół na naszej gminy. Został rozstrzygnięty przetarg podpisany na umowę dostawy energii elektrycznej dla obiektów gminy. Został rozstrzygnięty przetarg podpisany na umowę na obiekt zagospodarowania odpadów komunalnych z terenem gminy Oczuniczny. Trwają prace przy budynku dawnej poczty w ramach projektu 57 pobytu. Podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy technologicznego etapu drugi. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi za złożone sprawozdanie. Czy w tym temacie mają państwo pytania do pana wójta? Bardzo proszę. Nie widzę wyjątkowo. Nie ma pytań do pana wójta. Przejdziemy do realizacji punktu 5 obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Treść uchwały. Podstawa prawna jest w druku. Paragraf pierwszy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w paragrafie drugim i paragrafie trzecim. Paragraf drugi. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika określonej pojemności. Ustęp pierwszy. Pojemnik o pojemności 120 litrów 10 zł. Pojemnik o pojemności 240 litrów 20 zł. Pojemnik o pojemności 1100 litrów 50 zł. Kontener o pojemności KP 7-7 400 zł. Kontener o pojemności KP kreska 10 550 zł. Paragraf trzeci. Ustala się wyższą stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. I tak, pojemnik o pojemności 120 litrów. Za pojemnik o pojemności 30 zł, 30 zł. Pojemnik o pojemności 240 litrów 50 zł. Pojemnik o pojemności 1100 litrów 100 zł. Kontener o pojemności KP 7 700 zł, kontener o pojemności KP 10 1000 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprzeniżne. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 11/99/15 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemem gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być oparty na zasadzie samofinansowania, to znaczy koszty jego funkcjonowania powinny zostać pokryte ze środków uzyskanych przez gminę w ramach naliczonych opłat za usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których te powstają. System gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Łaprzeniżna obejmuje zarówno mieszkańców, jak również od stycznia 2016 roku nieruchomości niezamieszkałe, na których zostają wytworzone odpady komunalne. Otwarcie ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również przeprowadzona analiza wpływów z naliczonych należności od osób prowadzących działalność gospodarczą wskazuje na konieczność podniesienia opłaty oraz wniesienia dodatkowej za każdy pojemnik czy worek zebrany w sposób selektywny. Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem zwiększenia się kosztów związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem, to jest wyższa cena za świadczenie wyżej wymienionych usług przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu oraz wzrostem ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają. Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Łaprzeniżne jest konieczne i zasadne. Przechodzimy do czytania opinii Komisji Rady. Poproszę przewodniczący poszczególnych komisji o przedstawienie opinii. Komisja rewizyjna opiniowała większością głosów pozytywnie. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Opinia Rady Kotelego
Komisja Edukacji jest pozytywna, a komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jedno. Osoba, stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się. Punkt 6 naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Treść uchwały. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Paragraf drugi. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 120 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf trzeci. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 360 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprzeniżne. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 11 kreska 100 łamane przez 15 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 6j ust. 3b ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na Radę Gminy uchwalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku. Otwarcie ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również przeprowadzona analiza wpływów z naliczonych należności od osób sezonowo przebywających na terenie gminy wskazuje na konieczność podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi, że na terenie gminy Łaprzeniżne są nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. Przechodzimy do czytania opinii Komisji Rady. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii. Komisja Rewizyjna jednogłośnie proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna i proponuje tę uchwałę przyjąć. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymuje się od głosu? Widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf 1 ustęp 1 określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Łaprzeniżne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Łaprzeniżne, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Deklaracje, o których mowa w paragrafie pierwszym, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w następujących terminach. Ustęp pierwszy. Do 31 grudnia 2017 roku dla nowej deklaracji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Łaprzeniżne. Ustęp drugi.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ustęp trzeci. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na terenie powstających na danej nieruchomości. Paragraf trzeci. Deklaracja, o której mowa w paragrafie pierwszym, należy złożyć w formie ustęp pierwszy papierowej w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprzeniżne, ulica Jana Pawła II, 20 34 442 Łaprzeniżne osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, ustęp drugi, w formie elektronicznej poprzez pobranie formularza deklaracji w formie PDF ze strony internetowej Urzędu Gminy Łaprzeniżne, wypełnienie go i podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz o identyfikacji elektronicznej. Wypełniony i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu formularz deklaracji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zgkm@laprzeniznepl bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usługi administracji publicznej EPUA. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprzeniżne. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 11/88/15 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. I paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie do uchwały. W związku z koniecznością zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wprowadzeniu dodatkowych opłat za każdy oddany worek zebrany w sposób selektywny, powstała konieczność zmodyfikowania dotychczasowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Łaprzeniżne stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. Przechodzimy do czytania opinii Komisji Rady. Poproszę Przewodniczący. Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywny projekt tej uchwały. Proponuję przyjąć. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Proponuję tę uchwałę przyjąć. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad jest to punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Łaprzeniżne porozumienia z gminami Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Czersztyn, Brzesko, Alwernia, Babice, Krzanów, Liwiąże oraz Szczebienia w sprawie wspólnego przygotowania złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Czersztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Krzanów, Liwiąże oraz Szczebienia. Podstawa prawna jak w druku tej uchwały, a teraz paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę Łaprzeniżne porozumienia z gminami Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Czersztyn, Brzesko, Alwernia, Babice, Krzanów, Liwiąże oraz Szczebienia w sprawie wspólnego przygotowania złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Czersztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Krzanów, Liwiąże oraz Szczebienia. Ustęp drugi. Przedmiotowa dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do dofinansowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach czwartej osi priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna. Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ustęp trzeci. Liderem porozumienia oraz wnioskodawcą będzie gmina Nowy Targ. Ustęp czwarty. Szczegółowe warunki współpracy między gminami zostaną określone w porozumieniu. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Łaprzeniżne do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy.
Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaczyniżne. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad partnerstwa mającego na celu realizację projektu pod nazwą montaż odnawialnych źródeł energii na terenie wcześniej wymienianych gmin finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obszar tematyczny montaż instalacji przyczyniających się do polepszenia jakości powietrza poprzez ograniczenie użytkowania instalacji na paliwa stałe, wykorzystanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz do ograniczenia niskiej emisji. Przechodzimy do czytania opinii Komisji Rady. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Proponujemy przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansowej jest pozytywna. Proponujemy przyjąć tę uchwałę. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Widzę, zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 kreska 96 łamane przez 11 Rady Gminy Łaczyniżne w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Treść uchwały. Jej podstawa prawna jak w druku, natomiast treść dalsza to paragraf pierwszy. W uchwale nr 12 kreska 96 łamane przez 11 Rady Gminy Łaczyniżne w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Wykup obligacji nastąpi po upływie a. 6 lat od daty emisji obligacji serii A11 w 2017 roku, b. 8 lat od daty emisji obligacji serii D11 w 2019 roku, c. 8 lat od daty emisji obligacji serii E11 w 2019 roku, d. 9 lat od daty emisji obligacji serii F11 w 2020 roku, e. 9 lat od daty emisji obligacji serii G11 w 2020 roku, f. 7 lat od daty emisji obligacji serii A14 w 2021 roku, g. 7 lat od daty emisji obligacji serii B14 w 2021 roku, h. 8 lat do daty emisji obligacji serii C14 w 2022 roku i 8 lat do daty emisji obligacji serii D14 w 2022 roku, j. 9 lat do daty emisji obligacji serii E14 w 2023 roku, k. 9 lat do daty emisji obligacji serii E14 w 2023 roku, l. 13 lat do daty emisji obligacji numer B11 w 2024 roku i m. 13 lat od daty emisji obligacji serii C11 w 2024 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaczyniżne. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały to następującej treści. W związku ze wzrostem wydatków bieżących na funkcjonowanie wszystkich jednostek gminy Łaczyniżne, środki przeznaczone na inwestycje w projekcie budżetu na rok 2018 nie zabezpieczają wszystkich potrzeb inwestycyjnych gminy. Przedmiotowa uchwała przesuwa planowy wykup obligacji z roku 2018 na rok 2024 w kwocie 1 500 000 zł. Pozwoli to podzielić na inwestycje dodatkowo zwolnione w ten sposób środki w projekcie budżetu w roku 2018 w kwocie 1 500 000 zł. Sposób podziału zostanie ustalony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w ramach prac nad budżetem na rok 2018. Przewidywane koszty z tytułu wzrostu odsetek wyniosą około 200 000 zł w rozłożeniu na lata 2019-2024. Przechodzimy do czytania opinii Komisji Rady. Poproszę przewodniczący. Komisja Rewizyjna opinię pozytywnie proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 10 obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łabrze Niżne. Treść uchwały. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Łabrze Niżne na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do tej uchwały. Zmiana spowodowana jest koniecznością uaktualnienia wielkości WPF-u do wprowadzanych zmian budżetowych. W roku 2017 uaktualniono wielkość dochodów i wydatków budżetu oraz wprowadzono aktualizację wydatków w załączniku o przedsięwzięciach. Wprowadzane nowe zadanie zmieniło kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2020. Do projektu wprowadzono nowe zadanie. W ramach inwestycji partnerskich gmina Łabrze Niżne wraz z pozostałymi 9 gminami, i tutaj już może ich nie będę wymieniał, bo chyba kilkakrotnie dziś wymieniałem, przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą montaż instalacji odnawialnej źródeł energii na terenie gmin. I tu dalej pominę. W ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Gmina Łabrze Niżne zaplanowała montaż technologii odnawialnych źródeł energii, to jest paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, cegłą i kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych na terenie gminy. Dofinansowanie zgodnie z konkursem wynosi 60%. Celem szczegółowym konkursu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dotacja wyniesie 5 327 294,40 zł. Wpłaty mieszkańców wyniosą 4 281 855 zł. Udział gminy wyniesie 137 229 012 zł. To wydatki na zarządzanie projektem i promocję. Całkowity koszt projektu planowany jest w wysokości 9 746 378 zł 52 groszy. Ponadto dokonuje się zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych poprzez przeniesienie, to już tutaj była informacja na ten temat, poprzez przeniesienie wykupu z roku 2018 w kwocie 1 500 zł na rok 2024. W związku z tą zmianą nastąpi także zmiana w pozycji 6 wieloletniej prognozy finansowej, kwota długu narastająca. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w roku 2018. Wprowadzono także korekty wydatków przedsięwzięć w związku z wprowadzanymi zmianami budżetu. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna jednogłośnie proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11 obrad. Interpelacje. Informuję Wysoką Radę, że do Biura Rady Gminy nie wpłynęły interpelacje. Punkt 12. Wolne wnioski i zapytania radnych. Odpowiedzi. Do Biura Rady. Skierowałem do Pana Wójta wnioski zgłoszone na posiedzeniach komisji oraz na podczas 33 sesji Rady Gminy, która odbyła się 10 listopada o następującej treści. Wniosek Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Gospodarczego o wykonanie przez Komisję Rewizyjną szczegółowej kontroli inwestycji dróg na Arenę oraz do Karkocin. Wniosek Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Gospodarczego o zabezpieczenie w budżecie na rok 2018 środków na zakup działki zabudowanej numer
3957 w wielkości 12,5 ara, bezpośrednio sąsiadującej ze szkołą w Warszawie Wyżnych. Wniosek radnego Jana Stańczaka o przygotowanie wykazu podziału budżetu na 2018 rok w podziale na poszczególne miejscowości oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o rozpoczęcie procedury zmiany PRW gminy. Tak się Wysoka Rada złożyło, że wniosek ten przekazałem z datą 20 listopada, że w związku z po prostu szeregiem czy kumulacją prac był to wniosek złożony dość późno, bo 20 listopada, tak jak powiedziałem, wnioski zostały przekazane przez pana wójta adresatom, z tego co się orientuję, 24, a więc w piątek. Następnie była sobota, niedziela. No w jednym dniu po prostu adresaci nie byli w stanie przygotować odpowiedzi na sesję. W związku z tym proszę Radę o wyrażenie zgody na to, że te wnioski, odpowiedzi na te wnioski będą udzielane na kolejnej sesji, najbliższej. Proszę. Czy pan skarbnik ma już? Panie przewodniczący, szanowni państwo, te dwa wnioski z Komisji Finansów to wyjaśniałem na komisji, że projekt budżetu z podziałem na miejscowości oczywiście będzie zrobiony, ale dopiero jak już komisje usiądą, dogadają się, które inwestycje będą robione, to wtedy zostaniecie z podziałem. A sam wniosek znowu o zabezpieczenie środków to wpłynął za późno, bo jedno, sam projekt budżetu jest do 15 listopada zrobiony, który już został złożony. Natomiast taki wniosek może być złożony na poszczególnych komisjach i będzie się nowa rada. Jeżeli to przejdzie, to będzie uwzględnione. Dobrze, dziękuję panu skarbnikowi. No nie byłem o tym poinformowany, bo piątek ostatnio mieliśmy. No i jeszcze wczoraj dzwoniłem i informowano mnie, że jednak nie będzie odpowiedzi na te wnioski. Pani sekretarz też nie będzie teraz odpowiadać, tak? Odnośnie. Tak, bo wiem, że pani sekretarz już pracowała nad tym. Byłem w piątek u pani. Dobra, więc pozostałe, tak jak prosiłem Wysoką Radę na najbliższej sesji, dobra? No nie ma innej możliwości. No jest taka możliwość, że radni mogli tutaj protestować, choć pewnie by się nie wydarzyło, a ja mam obowiązek zapytać. Kolejne sprawy w tym punkcie. To pisma, które wpłynęły do Rady. Tak, słucham pana wójta. Czas na odpowiedź daje 14 dni. No jeszcze raz na odpowiedź, dlatego powiedziałem, że były dopiero do pana wójta 20 dotarły, ja pan wójt piątek, no jest to 24, no nie było szansy. A mogą. Mają prawo, bo jest 14 dni. Pisma, które wpłynęły do biura rady. Od pana Cichonia Marka. Z datą 8 listopada tak się złożyło, że nie otrzymałem to pismo na sesję poprzednią, więc dziś przeczytam. W dniu 15 września wystąpiłem do wójta gminy, pismo w załączeniu, z informacjami o możliwości nieprawidłowości popełnionych przez firmę Magdalena Jakubas FTU, tam Jadoliny Radłowskie, kod przy tym. Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi, dlatego zwracam się do pana przewodniczącego o podjęcie stosownych działań i poinformowanie mnie, czy wójt gminy podjął działania w przedmiotowej sprawie, jeżeli tak, to jakie i z jakim wynikiem. Sprawy poruszone w moim piśmie zdają się wypełniać znamiona na przestępstwa z artykułu 297 paragraf 1 kodeksu karnego, dlatego proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, natomiast brak odpowiedzi zmusi mnie do złożenia zawiadomienia prokuratorze. Nadmieniam już zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę Magdalena Jakubas. I tutaj adres. Podczas przetargu na dowóz uczniów w roku szkolnym 2017-2018 spoczywa na organie administracyjnym, a jego niedopełnienie może powodować odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 231 kodeksu karnego. Wysłałem do pana Marka Cichonia, oczywiście tutaj po konsultacji, także z panem wójtem, panią prawnik, pismo następującej treści. W dniu 20 listopada zostało wysłane. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 6 listopada pragnę przekazać, że z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy wynika, że w ślad za pana pismem skierowanym do wójta gminy w dniu 15 września
Wystąpił on do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego we Frydmanie oraz dyrektora zespołu placówek oświatowych w Miedzicy z prośbą o przeprowadzenie w dniu 6 października 2017 roku w godzinach porannych kontroli firmy dowożącej dzieci do szkoły. Kontrola miała się opierać na wylegitymowaniu kierowców oraz sprawdzeniu wyposażenia autobusów w monitoring, aby ustalić, czy przewoźnicy wywiązują się z zapisów umowy. Z informacji zwrotnych od dyrektorów wynika, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości w wykonywaniu usług ani zastrzeżeń do realizacji usług. Stanowisko wójta gminy w przedmiotowej sprawie zostało ponadto wyrażone w piśmie z dnia 15 listopada 2017 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pisma. Z poważeniem przewodniczący Rady Gminy. Także proszę Państwa, wpłynęło pismo z datą 24. Pismo, które adresowane było do wójta, ale także do Rady Gminy. Dzisiaj już na ten temat wniosku była mowa. Ale przeczytam, skoro wpłynęło do Rady. Szanowny Panie Wójcie, Szanowna Rado Gminy. Rado Gminy. Wracam się do Państwa z prośbą o zabezpieczenie dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły podstawowej imieniu błogosławionego na Pała II w Obszach Wyżnej. Zwracam się do Państwa z prośbą o zabezpieczenie środków na zakup działki sąsiadującej z działką szkolną. Od lat szkoła boryka się z brakiem sali gimnastycznej, dlatego poczyniliśmy starania o wybudowanie tejże sali na części asfaltowej wojska szkolnego. W związku z tym pozostaje nam niewielki kawałek części trawiastej, na którym obecnie urządzony jest plac zabaw dla dzieci oraz znajduje się zbiornik przeciwpożarowy. W najbliższym czasie na tym małym skrawku planuje się montaż 4 urządzeń siłowni polowej oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego. Planowane działania będą realizowane z projektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie. Stąd też potrzeba, aby prace zostały wykonane na odpowiedniej powierzchni i metrażu. Wskazane jest również rozbudowanie placu zabaw. Na dzień dzisiejszy znajduje się tam piaskownica, zjeżdżalnia, drabinka, 2 huśtawki, 2 sprężynowce. 2. Jest to niewystarczająca liczba urządzeń, gdyż od obecnego roku szkolnego mamy 2 oddziały przedszkolne, łącznie 40 wychowanków. Niezagospodarowana część trawiasta jest zbyt mała, aby wykonać na niej wymienione prace. W ostatnim czasie pojawiła się szansa zakupu działki znajdującej sąsiadującej ze szkolną, gdyż obecni właściciele wyrazili ochotę na jej sprzedaż. Działka nie jest działką wolnostojącą, lecz zabudowaną. Zabudowania te jednak wymagają rozbiórki, którą my wykonamy we własnym zakresie. Wykup działki rozwiązałby problem braku miejsca i przyczynił się do tego, że dzieci mogłyby się swobodnie bawić na świeżym powietrzu. Moglibyśmy w ten sposób zaspokoić potrzeby ruchu już od najmłodszych lat, gdyż w dzisiejszych czasach bardzo dużą uwagę przywiązuje się do aktywności ruchowej młodych pokoleń. Za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby z góry ślicznie dziękujemy i liczymy na poparcie naszej inicjatywy. Podpisana dyrektor szkoły, rada rodziców, radni wsi, sołtys wsi i nauczyciele, także rada rodziców i nauczyciele i mieszkańcy. W liczbie już popatrzę na koniec listy. 233 podpisy pod załączenie. Jeszcze wolnym wnioskiem chciałbym tylko poinformować Radę, że od ostatniej sesji reprezentowałem Radę 11 listopada w Ławszach Niżnych podczas gminy uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziękuję radnym Józefowi Pelichowi oraz zastępcy Janowi Noworolskiemu, którzy wraz ze mną w imieniu Rady składali kwiaty i znicze pod tablicą upamiętającą błogosławionego księdza Józefa Stanka, a także pozostałym radnym uczestniczącym tej uroczystości, koleżankom radnym Zofii Bandy oraz Agnieszce Sołtys, a także kolegom radnym Markowi Molitorysowi oraz Janowi Stańczakowi. 20 listopada w gimnazjum w Ławszach Niżnych wziąłem udział wraz z panem wójtem w spotkaniu informacyjnym w związku z planowanymi wyborami Młodzieżowej Rady Gminy, na którym m.in. poinformowałem zebraną tam młodzież o funkcjonowaniu Rady Gminy. Obiecałem przyszłej Młodzieżowej Radzie Gminy wsparcie oraz zaprosiłem na nasze obrady. I pozostał nam punkt ostatni naszych obrad, zakończenie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Gminy. Aha, przepraszam, wycofuję to co ostatnie zdanie. Bardzo szybko przepraszam. Tak? Pytania Państwa radnych sołtysów do wójta gminy. Jeszcze raz. Ja mam pytanie do pana wójta. Na jakim etapie jest drugi etap rozbudowy oświetlenia w tym momencie po przetargu?
Umowa została podpisana, wykonawca ma zakrojony termin wykonania, więc myślę, że powinni być w terenie i działać. Prawie jeszcze drugie pytanie. W zasadzie jest to sugestia młodzieży, by ujednolicić regulaminy korzystania z sal gimnastycznych w naszej gminie. To znaczy w jednej szkole młodzież szkolna korzystająca z sal nieodpłatnie to młodzież ze szkół podstawowych, z drugiej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zanim postawię wniosek, chciałbym zapytać radnych, co o tym myślą. Myślę tu o tym, by ujednolicić regulamin korzystania z sal gimnastycznych, by określić jednolicie, że młodzież szkolna, to młodzież szkolna powiedzmy do, czy będzie to gimnazjalna, czy szkoła średnia, która korzysta z sal, oczywiście z opiekunem. Bo w jednej szkole zdarzyło się tak, że przyszli gimnazjaliści i musieli zapłacić za korzystanie z sali. Natomiast w innej szkole korzystanie z sali przez młodzież gimnazjalną jest nieodpłatne. Na terenie naszej gminy tak. Się dzieje? Nie wiem, czy koloryzowali, ale po prostu zgłosili mi taki problem. Szanowni Państwo, regulaminy, jeśli chodzi o regulaminy wynajmowania sal, w ogóle musimy ujednolicić regulaminy związane z wynajmem nie tylko sal, sportowej, ale również w obszarze wszystkich sal lekcyjnych. Tak? Taką rzecz musimy zrobić. Regulaminy, z tego co wiem, nie mam ich w głowie w tym momencie, ale zakładają, że wynajem hal czy sal sportowych ma inną cenę dla osób z zewnątrz, typu grupy sportowe czy turystyczne, inną cenę dla mieszkańców naszej gminy. To jest w przypadku Miedzicy dla osób z zewnątrz, to jest, o ile dobrze pamiętam, 110 zł za godzinę, natomiast dla naszych mieszkańców to jest 20 zł za godzinę. 20. No ile dobrze pamiętam, bo może mi się to wszystko gdzieś w jak pomieszać. Natomiast są przypadki takie, gdzie na przykład szkółka piłkarska z Niedzicy, ta mała szkółka korzysta w sposób nieodpłatny. Tak jest zgodnie z regulaminem zapis, który mówi, że no, pod pewnymi warunkami można zwolnić z opłaty. Natomiast w większości to grupy z naszego terenu również płacą za te hale. Ja myślę, że dzisiaj jeszcze, jak dzisiaj rozmawialiśmy z dyrektorami na temat właśnie tych opłat, bo faktycznie jedni dyrektorzy zgłaszali, że opłat nie pobierają, inni zgłaszali, że pobierają, więc na pewno trzeba rozmawiać o ujednoliceniu tej stawki. I myślę, że w najbliższym czasie Państwo też będziecie mieli okazję zapoznać się z nowymi regulaminami czy z propozycjami, które gdzieś zostaną przyjęte. Ma Pan rację, Panie Radny, trzeba temat zgodnić i ujednolicić, bo w zależności od tego, jak hale były budowane, czy były z projektu, czy nie były z projektu, to w jednym przypadku nie wolno było pobierać opłat, bo była trwałość projektu, w innym przypadku można było, jest tutaj dość mocno to było zróżnicowane w niektórych przypadkach. Dziękuję. Radny Sowa Józef. Panie Wójcie, trzy, jedno odpuszczę, chodziło o Nender, będzie pewnie odpowiedź na naszej sesji, ale odnośnie drogi na Karkowicie, czy coś się zmieniło, czy mamy jakieś informacje, bo tam były rozmowy z firmą, nie wiem. Szanowni Państwo, droga do Karkocin to jest droga, która została, no to jest droga z roku 14, tak? Ona została po prostu zniszczona, tam nie ma tej drogi praktycznie. W związku z czym, no nie dziwię się, jeżeli tam nie było tak budowy albo było cienko asfaltu, no to nie dziwię się, że tak się to też stało. Natomiast to jest droga, która jest na gwarancji. Jest na gwarancji wystawionej przez firmę Kiernia. Firma Kiernia oczywiście, tak jak Państwo wiecie, no może się posuwać do pewnych napraw, natomiast jeśli nie miała w specyfikacji, nie miała w zakresie wykonać pewnych rzeczy, no to też następstwem tego są pewne zdarzenia. My rozmawialiśmy, czy uzgodniliśmy z firmą, że oni wejdą i tą drogę będą naprawiać. Oczywiście my tam pewne rzeczy też, tak jak Państwo słyszeliście, będziemy
rozszerzać zakres tych napraw po to, żeby ją naprawić, a nie tylko znowu załatać i nie pójdę na chwilę. Natomiast nie możemy rozmawiać z żadnym innym podmiotem, tylko z firmą Kiernia. A firma Kiernia, jak Państwo wiecie, wykonywała do tej pory dla nas historyczno-kulturowo-przewodniczy Szlak Wokół Tatr, gdzie termin mieli mocno napięty i zagrożony. W związku z czym dotychczas nie wchodzili na te roboty. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, kiedy no, warunki pogodowe na zewnątrz zaczynają być dość trudne, jeśli chodzi o budownictwo drogowe, więc ustalone jest z panem Kiernią, że przynajmniej doprowadzą drogę do przejezdności, bo ona w tym momencie jest nieprzejezdna, więc przynajmniej w tym roku doprowadzą drogę do przejezdności, chyba że z jakichś powodów pogoda pozwoli, to wykonają naprawy remontowe, ale no tak jak mówię, ze względu na historyczny szlak to się mocno przesunęło i odmieniło. Czyli zakładam, że w 18 roku, tak? Myślę, że tak, względnie jeszcze w tym roku. I jeszcze mam jedno pytanie, bo media dużo kłóczą na ten temat odnośnie do finansów jakiegoś projektu Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie do wyposażenia jednostek OSP. Czy gmina przystąpiła do tego projektu, ewentualnie jak przystąpiła, no to czy są jakieś środki, czy to jak to jest dzielone? I jak jest ta informacja? Gmina do projektu przystąpiła, ponieważ dofinansowanie do sprzętu jest w wysokości 100%, bez żadnego wkładu gminy, w związku z czym warto było przystąpić. Napisaliśmy wniosek na torby medyczne, na defibrylatory, na urządzenia tnące rozpierające do wyciągania rannych z samochodów z wypadków drogowych. Z tego co wiem, przeszły nam torby, przeszły nam defibrylatory i to otrzymamy. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce? Radny Maciej Porta. Pytanie, które cały czas zadaję z sesji na sesję, co z prawie korytek na drodze Zacisza? Odpowiedź, którą odpowiadam z sesji na sesję, wzywamy wykonawcę do napraw. Mam nadzieję, że w końcu się nad tym pochyli. Już Państwo znacie przykład Sądeczanki, gdzie bardzo ciężko było ich wezwać, w końcu przyjechali. Wykonawcy też mają swoje roboty, i terminy, których chcą dochować w sezonie budowlanym, w związku z czym ciężko jest się im wyrwać. Oczywiście nas to nie powinno obchodzić i moglibyśmy brać pieniądze z zabezpieczenia, ale wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że zabezpieczenie, kwota zabezpieczona w związku z należnym wykonaniem umowy no, jest niewspółmierna do kosztów, które należałoby wykonać tam. W związku z czym no, czekamy cierpliwie, aż wykonawca w końcu przyjdzie i wykona nam planie. Dalsze pytania? Pan Sołtys, Łapszanki? No, ja tu mam taki problem, bo zima się zaczyna, mimo mają odcinacza w Łapszance i nie jest duży problem. Co to z tym? Jak to tam byli? Nikt nie przystąpi do przetargu. Nikt nie przystąpi do przetargu i tym teraz nie zauważyłem umów, no i więcej nie ma nikogo. A tu to nie tak jak w Łapszance jest równo, tylko u nas już jest ślizgawica powinna. Tak jest. Trzeba sobie kiedyś się coś nie wydarzyło, no bo ludzie jazyki, no każdy chce jechać. A... Moi drodzy, no Państwo, tu się Pan, znaczy rozumiem, że chce Pan oficjalnego stanowiska jakby... No coś trzeba zrobić, bo my na ten temat rozmawiamy i ciągle jesteśmy w kontakcie. I obaj próbujemy zaradzić temu, tak? Szukamy wszędzie i szuka Pan i szukam ja, więc... No problem jest taki, że nie ma wykonawców, nie chcą się podjąć Łapszanki, nawet za bardzo dobre pieniądze nie chcą się podjąć Łapszanki. Ten wykonawca, który dotychczas obsługiwał Łapszankę ze względów zdrowotnych, zrezygnował i nie będzie tego robił, więc pozostaje nam nic innego, jak tylko wzmożyć intensywność poszukiwań i kogoś po prostu znaleźć. Jeśli Państwo też macie, nie wiem, jakieś kontakty, namiary na potencjalnych odśnieżających, którzy mogliby się tego podjąć, to też bardzo proszę o taki sygnał do gminy, bo naprawdę jest bardzo ciężko w tym obszarze, teren wymagający, a też wiadomo, że trzeba i lawno wstać wcześniej i odśnieżyć. Ludzie są coraz bardziej roszczeniowi i to też się przekłada na to, że odśnieżający zwyczajnie się wycofują z tej branży, bo nie dość, że poświęcają swój
Czas oczywiście za pieniądze, bo przecież zarabiają za te pieniądze, no ale, ale najwidoczniej nie jest to warte tych pieniędzy, skoro rezygnują jeden po drugim. I problem jest coraz większy, nie tylko w naszej gminie, ale w sąsiednich gminach również. Więc jeśli macie Państwo jakieś kontakty, czy jakichś takich potencjalnych wykonawców, to też bardzo bym prosił o sygnał. Szukamy intensywnie. Dotychczas nie mamy nikogo. Na zapożedanie się nie wino i no, tak, no, co się, no, obaj wiemy i obaj dobrze Wam bierze, obaj działamy. Nie, nie, nie. Jutro już, nie? To już. Kto z Państwa jeszcze? Radny Tomasz Markowicz? Ja mam pytanie do Pana Wójta o sprawie siłowni zewnętrznej. Czy to już jest koniec urządzeń? I dlaczego w innym miejscu właściwie jest inna jedność? Drodzy, siłownie zewnętrzne ze względu, znaczy w ogóle cały projekt, tak jak ja Państwu o tym już mówiłem, cały projekt 631, cały projekt 631, to był projekt, który został początkowo przez nas napisany na 4,5 miliona złotych. Ostatecznie musieliśmy okroić zakres, w związku z czym z całego projektu dużo bardziej rozbudowanego zostały tylko siłownie zewnętrzne i wojska wielofunkcyjne. I tak naprawdę większa siłownia jest tylko w Niesicy pod Gokiem, ale tylko dlatego, że jakby tam ta młodzież, która mieszka w okolicy, jeszcze ja z nimi gdzieś tam kiedyś rozmawiałem, że oni bardzo by chcieli ten street workout, tak, więc szczerze mówiąc, ja nie widziałem jakiegoś takiego potencjału w tym street workoutcie. Uważałem, że te urządzenia konkretne są lepsze, natomiast tam może by rozbudować ten street workout, bo bardzo tego młodzież chciała. Okazuje się, że jak powstał tam, no to jakby wszyscy zgłaszają, że dlaczego nie ma u nas i być może racja, nie wszędzie były możliwości powierzchniowe nowe wydłania, akurat była. Więc musimy się zastanowić nad tym, żeby ewentualnie próbować rozbudować te siłownie, poszukać jakichś środków zewnętrznych i po prostu podokładać tych urządzeń, jeśli taka jest potrzeba i jeśli to, jeśli Państwo widzicie tego sensu, to będziemy wspólnie nad tym pracować. Tylko pytanie było, a nie inaczej. Kto z Państwa jeszcze? Wolę się nie spieszyć jeszcze. To jeszcze jedno pytanie. W sprawie ścieżki wokół zbiornika, jakie mamy szanse? Czy to jest tylko Pogłoski? Ścieżka wokół zbiornika Czosztyńskiego, jak Państwo wiecie, odcinki, które buduje Eurowia na zlecenie powiatowego, przepraszam, wojewódzkiego zarządu dróg, czy zarządu wojewódzkiego w tej kolejności, jest już budowana, te dwa odcinki, pomiędzy którymi są odcinki nasze. Nasze odcinki, nasze wnioski w tym momencie są na etapie oceny merytorycznej, odwołania w zasadzie, bo asesor uznał, że ścieżka czy analiza odbiorców, która została w ścieżce, czy w tym projekcie podana, według asesora jest niewystarczająca. No, w tym momencie, tak jak mówię, napisaliśmy odwołanie, liczymy na to, że Urząd Marszałkowski weźmie pod uwagę nasze odwołanie, dlatego że naszym zdaniem analiza została bardzo szeroko opracowana. Taka sama analiza została podawana do innych wniosków, choćby do wniosku 631, gdzie realizujemy w tym roku i siłownie, i boiska. I tam nikt się do tej analizy nie przyczepiał, czy nie uważał, że jest zła. Natomiast tutaj w tym konkretnym przypadku inny asesor, inna osoba, no, jakby zwraca uwagę na to jedno kryterium. Jesteśmy na etapie odwołania. Czekamy na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego. Radny Józef Czajnik. Może się tak zdarzyć, że Eurowia wykona swoje odcinki, a żeby dojść do tego odcinku, to trzeba wiele dokumentów, bo inaczej nie ma możliwości. Znaczy ja takiego, moi drodzy, ja takiego scenariusza nie zakładam pesymistycznego, dlatego że chociaż tak naprawdę nic mnie nie zdziwi, ale
za daleko jesteśmy. Zrobiliśmy jako jedyni, byliśmy przygotowani z projektem kompletnym budowlanym. Wszyscy robili w trybie zaprojektuj, budowaliśmy projekt kompletny budowlany z pozwoleniami, ze wszystkimi. Przeszliśmy RDOS-ie, przeszliśmy nadleśnictwa, przeszliśmy naprawdę drogę przez Mańkę, żeby tą dokumentację uzgodnić. Wręcz powiedziałbym, że byliśmy w czubie, jeśli na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o stopień przygotowania dokumentacji. I nie sądzę, żeby kryterium zero-jedynkowe, czy analiza, czy turyści będą korzystać z tej ścieżki, czy nie będą korzystać z tej ścieżki, żeby to miało zaważyć na ocenie, że nie dostaniemy tych środków. Choć tak jak powiedziałem, nic mnie nie zdziwi w tym pięknym naszym kraju. Ja osobiście głęboko wierzę, że te środki nie są zagrożone, tylko po prostu no, to jest kolejny płotek, który musimy przeskoczyć i tak jak powiedziałem, jest to dla mnie niezrozumiałe, bo te same analizy poszły do innych wniosków i wnioski poprzechodziły, a w tym konkretnym przypadku jeden z pięciu wniosków gminy Nowy Targ został oceniony pozytywnie w tym kryterium, a nasze wnioski i Czorsztyna asesor uznał, że nie. Jeśli miałaby stać się sytuacja, że nasze odcinki z tego projektu nie zostałyby wykonane, czego tak jak powiedziałem, nie zakładam i nie chciałbym, bo chciałbym, żebyśmy to my wybudowali tą ścieżkę, żeby to była nasza inwestycja, to Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważa możliwość przejęcia inwestycji na siebie, tak? Bo oni też w tym momencie mają no, dziurę w odcinku, tak? Więc to jest jakby taka w luźnej rozmowie sytuacja, że w takim razie Zarząd Wojewódzki, gdyby coś się nie udało, wziąłby to na siebie. Ale tego nie zakładajmy, poczekajmy. Ja jestem głęboko przekonany, że ścieżka wokół zbiornika powstanie. Radny Elina Szlegel. Panie Przewodniczący, pytanie, które ponawiam tak nieomalże na każdej sesji. Na jakim etapie mogą liczyć mieszkańcy na wymianę kotów na ekogrosze i panele i fotowoltaikę? Czy są jakieś szanse, czy nie? Przed momentem podejmowaliście Państwo uchwałę o przystąpieniu do porozumienia w obszarze paneli fotowoltaicznych, solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła i kotłów na biomasę. Więc ten wniosek dopiero będzie złożony. Dzisiaj panie wyślą uchwałę do firmy, która złoży wniosek. Wniosek ma być złożony do 29, do 30, przepraszam, listopada, w związku z czym składamy wniosek dopiero. Jakie są szanse? Zwiększamy je maksymalnie, jak tylko możemy. Po to się łączymy z innymi gminami, żeby być wnioskiem dużym, bo wielkość wniosku będzie punktowana, żeby zyskać kolejne punkty. Chociaż będzie to 10 razy trudniejszy wniosek przez to, ale zwiększamy swoje szanse tam, gdzie możemy, właśnie w taki choćby sposób. Dopóki nie zostaniemy ocenieni, to szanse są zawsze 50-50. Tak jak powiedziałem, szanse zwiększamy, jak tylko możemy. Nie jest to zależne od nas. Idziemy w wniosku z 10 gminami. Tam, gdzie jest to zależne od nas, staramy się to robić i robimy to. Natomiast jeśli chodzi o kotły w projektach, które już zostały rozstrzygnięte, jeśli chodzi o kotły biomasowe, to tak jak Państwo wiecie, przyszła pozytywna decyzja i nasz wniosek zostanie dofinansowany. Czekamy tylko na wyniki audytów energetycznych, które to audyty zlecił Urząd Marszałkowski i Urząd Marszałkowski za nie płaci firmie wyłonionej w przetargu i jak te audyty otrzymamy, będziemy mogli przystąpić do realizacji. Oczywiście czekamy jeszcze na podpisanie umowy, bo nie został nam jeszcze wyznaczony termin podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast jeśli chodzi o kotły na ekogroszek, w tym konkretnym przypadku jesteśmy, tak jak Państwo wiecie, na liście rezerwowej.
na pierwszym miejscu listy rezerwowej, więc pierwsze oszczędności, które pojawią się we wnioskach, a one zawsze się pojawiają, będą skierowane do naszej gminy. Ja mam trochę żal, bo wcześniej zostały zabrane pieniądze z Ekogroszku po to, żeby nie tworzyć listy rezerwowej na biomasie, gdzie na biomasie byliśmy na trzecim miejscu w rankingu, a tutaj jesteśmy trochę niżej. W związku z czym, gdyby nie zabierali tych pieniędzy, pewnie byśmy te pieniądze już dzisiaj mieli. Natomiast w tym momencie jesteśmy na liście rezerwowej. Przed nami duże wnioski, olbrzymie wnioski, które mam, znaczy życzę kolegom samorządowcom, żeby je zrealizowali w tym wymiarze, ale szczerze mam na ten temat swoje zdanie. Natomiast my jesteśmy na liście rezerwowej. Czekamy, aż oszczędności w projekcie będą skierowane do naszej gminy. Pan z Państwa radnych, sołtysów, panów sołtysów jeszcze chce zadać pytanie? Jeszcze raz pan sołtys, przynajmniej. Ja chciałem bardzo podziękować panu wójtowi i skarbnikowi, panie sekretarzu, że to się przyczynił. Kapliczka jest zakończona w Apsance i wygląda to pięknie, powiem. W imieniu swoim i radnego i dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? No to może teraz mi się uda. Punkt 13 naszych obrad. Dobrze się zakończenie. Wygłoszę formułkę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Gminy Łapszej Niżnej. Moment.